z wami spod Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Maria Walczak, oddziałowa oddziału dziecięcego w Jarocinie oraz kierownik do spraw pielęgniarska Jarocińskiego Szpitala. Porozmawiamy z panią Marią na temat tego, jak Wielka Orkiestra wpłynęła na funkcjonowanie polskich szpitali. Dzień dobry, pani Maria. Pierwsze pytanie. Jakim sprzętem zakupionym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dysponuje Jarociński Szpital? W Jarocińskim Szpitalu, przede wszystkim na oddziale neonatologii i pediatrii, posiadamy wiele sprzętu przekazanego w ciągu też wielu orkiestr świątecznych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wielu edycji tutaj. Przede wszystkim tak, na oddziale neonatologicznym od wielu lat już funkcjonuje przesiewowe badanie słuchu u noworodka. Dodatkowo też przekazane są inkubatory, które służą do ratowania małych dzieci. Na oddziale pediatrycznym mamy kardiomonitory przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mamy aparaty EKG, mamy holter ciśnieniowy, który służy do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia u małych dzieci i młodzieży. Mamy lokalizator naczyń, spirometr, są też między innymi łóżeczka, stoliki przyłóżkowe. Jest też sprzęt, który służy rodzicom, żeby wygodniej się wypoczywało, mamom, żeby wygodniej karmiło się dzieci. Mamy przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy rozkładane fotele właśnie po to, żeby też poprawić komfort pobytu mamy z dzieckiem na oddziale. Także tego sprzętu jest bardzo wiele. Łącznie z tym, że na początku pandemii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspierała nas też przekazując przyłbice jednorazowe, przekazując środki dezynfekcyjne, maseczki. Także praktycznie sprzęt z serduszkiem przewija się w codziennej naszej pracy. Czyli rozumiem, że codziennie wykorzystuje pani sprzęt z przyklejonym serduszkiem. Tak, oczywiście, że tak. Tak jak już mówiłam, mamy kardiomonitory, które w przypadku, kiedy mamy dzieci w ciężkim stanie, czy z zaburzeniami oddychania, czy z jakimiś zaburzeniami pracy serca, musimy monitorować ten stan. Dlatego te kardiomonitory praktycznie każdego dnia, każdej godziny pracują z dziećmi. Tak samo te aparaty, które monitorują ciśnienie, czy aparaty służące do lokalizacji naczyń krwionośnych, które ułatwiają nam, personelowi medycznemu, zapewnienie odpowiedniego dojścia dożylnego u dzieci, co jest czasami bardzo trudne. Tak samo na oddziale noworodkowym inkubatory, też korzysta się z nich codziennie i praktycznie, tak jak wspomniałam, to przesiewowe badanie słuchu u dzieci, które zostało tutaj u nas w Polsce wprowadzone na tak szeroką skalę, jeśli chodzi tutaj o w ogóle o kraje europejskie i które pomaga wychwytywać wiele wad właśnie słuchu u dzieci, też jest używany codziennie, ponieważ codziennie rodzą się dzieci, które wymagają tego badania słuchu. Jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, że coś dzieje się niedobrego, to wtedy wiadomo, przekierowywane dzieci są dalej do jednostek specjalistycznych. Ale w tej naszej podstawowej pracy korzystamy codziennie z tego sprzętu. Czy w swojej pracy pamięta pani takie przypadki dzieci właśnie uratowanych dzięki sprzętowi przekazanemu przez WOŚP? Tak, oczywiście, bo tak jak już wspomniałam, ten sprzęt służący do diagnostyki pomaga nam tutaj wychwytywać jakieś stany niepokojące w przypadku chorych dzieci. Do tego na przykład, jeżeli trafia dziecko w ciężkim stanie z trudnością założenia dojścia dożylnego, mamy lokalizator naczyń, co też ułatwia nam przeprowadzenie pewnych czynności, które potem skutkują tym, że możemy dziecku podać leki, możemy pobrać krew, co jest też bardzo ważne w ratowaniu życia dziecka, jeżeli trafia tutaj do nas na oddział. Dobrze, a teraz tak troszeczkę od kuchni. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób sprzęt trafia tutaj do szpitala. Czy państwo jako personel macie wpływ na to, jaki sprzęt trafi, czy wysyłać jakieś zapotrzebowanie? Jak to wygląda po tym, kiedy my zbierzemy pieniądze podczas finału? Jak wiemy, każdy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiega pod jakimś hasłem. Każda dziedzina pediatrii wymaga jakiegoś doinwestowania, potrzebny jest sprzęt, ten sprzęt wymaga wymiany, dlatego my też
ze względu na kierunek, jaki akurat obiera orkiestra w danym roku, wiemy, czy my jako tutaj szpital powiatowy, bo wiadomo, my potrzebujemy sprzętu do podstawowej działalności. Jeżeli jest zbierany sprzęt na jakąś specjalistykę, to wtedy bardziej ośrodki specjalistyczne z tego korzystają, ale jeżeli jest to dziedzina ogólna pediatrii, to my kontaktujemy się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, składamy od nas zapotrzebowania, ale też sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, fundacja, oni tutaj kierują do nas pisma, w których my też piszemy, jaki sprzęt potrzebujemy, co tutaj ewentualnie byłoby nam potrzebne i wtedy po konsultacji z nami najczęściej ten sprzęt tutaj do nas trafia, nawet w takiej ilości, no chyba, że jest to jakaś tam taka ilość, której nie mogą nam zapewnić, ale najczęściej tak jak składamy zamówienie, zapotrzebowanie, tak ten sprzęt tutaj do nas trafia. Także z reguły te nasze potrzeby są uwzględniane. I dodać też należy to, że najczęściej ten sprzęt jest objęty gwarancją. Jest wyposażony w dodatkowy osprzęt, jeśli chodzi o kardiomonitory, praktycznie możemy nim monitorować noworodki i możemy już praktycznie osoby dorosłe. Także jest cały przekrój czujników, cały przekrój mankietów do pomiaru ciśnienia. A do tego, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o działanie sprzętu, możemy telefonicznie kontaktować się właśnie z fundacją. Oni udzielają rad, odpowiadają. Jeżeli potrzeba, to przysyłają nam tutaj osoby, które potrafią nas na przykład przeszkolić, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o obsługę sprzętu. Dlatego nie tylko sprzęt i to, co widzimy, ale też cała ta otoczka i ta praca fundacji jest szeroka i naprawdę dopiero korzystając tutaj i pracując na tym sprzęcie, widzimy, ile pracy wkładają wszyscy, począwszy od Was, którzy zbieracie i dzięki Wam przede wszystkim te pieniążki są. Potem no, fundacja obraca to dalej, ale tak jak mówię, zawsze my mamy tutaj też wpływ na to i na to, co dostajemy. Możemy jakieś zapotrzebowanie zawsze złożyć. Wiemy, że obecnie stan polskiej pediatrii pozostawia wiele do życzenia. Ja mam takie pytanie, czy Pani dzisiaj wyobraża sobie funkcjonowanie oddziałów pediatrycznych, neonatologicznych bez tego już 30-letniego udziału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, właśnie chociaż w wspieraniu takim sprzętowym? No na pewno nie, bo wiele osób zauważa to, że dzięki właśnie fundacji, dzięki działaniom polska pediatria, neonatologia rozwinęła się bardzo. I ośrodki specjalistyczne, my szpitale powiatowe, wiadomo, tak jak już wspomniałam przedtem, potrzebujemy sprzętu do podstawowej działalności, do zabezpieczenia podstawowych pierwszych tutaj czynności, jeśli chodzi o chore dzieci, ale są też ośrodki wysokospecjalistyczne, w których trwa diagnostyka, leczenie, zabiegi operacyjne, które dzięki temu sprzętowi przekazanemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są coraz lepiej prowadzone, dają coraz większe możliwości w ratowaniu życia i zdrowia dzieci. Także nie wyobrażam sobie tego bez właśnie udziału fundacji, bo wchodząc praktycznie do każdego szpitala, do każdej kliniki, ten sprzęt z serduszkiem gdzieś się zauważa. Także no, na pewno to ma bardzo duży wpływ. Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę. Jak widzicie, sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się także blisko nas, chociażby w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. Także dziękujemy, że wspieracie i dzięki temu właśnie sprzęt może później trafić chociażby na oddziały Jarocińskiego Szpitala. Bardzo dziękujemy za rozmowę i do widzenia. Żegnamy się z Wami z Jarocina.